Szczepionka na koronawirusa dostępna dla wszystkich, ale jeszcze nie teraz, bo zanim dostanie ją przeciętny Kowalski, minie trochę czasu. Wczoraj firma Pfizer poinformowała, że wraz z firmą BioNTech wynaleźli szczepionkę na COVID, która ma 90% skuteczności. Ta informacja poruszyła środowisko lekarskie. To akurat są firmy, które mają gigantyczne pieniądze właśnie na tą pracę laboratoryjną, na pracę badawczą. I wiadomo, że to nie będzie odkrycie z małego laboratorium, z małej firmy, tylko właśnie te duże, ci potentaci, oni są w stanie zagwarantować tak duże środki i nakłady finansowe na pracę badawczą. Oni mają pieniądze, oni są w stanie je uruchomić, więc tutaj jak gdyby sygnał od takiego potentata rynku, to jest dobry sygnał. Jeszcze w tym roku firma ma wyprodukować 50 milionów szczepionek, w przyszłym nawet 1 300 000 000. Po raz pierwszy właściwie w historii firma farmaceutyczna podjęła tak gigantyczne ryzyko, że rozpoczęto produkcję szczepionki razem z rozpoczęciem badań naukowych. Nigdy się to wcześniej w historii właściwie nie przytrafiło, żeby tak zaryzykowano produkcję czegoś, co można praktycznie... Niewykluczone było, że zostanie zutylizowane. Podjęto to ryzyko i dziś ta produkcja już trwa. Produkcja trwa, a szczepionki mają też trafić do Polski. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, rząd polski przystąpił latem do unijnego porozumienia w sprawie szczepionek przeciw COVID-19. Dzięki temu nasz kraj będzie miał równe prawo do korzystania z nich. Chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek, tak żeby... W jak najszybszym możliwym czasie, pewnie to nastąpi gdzieś wiosną przyszłego roku, może trochę wcześniej, nie wiemy tego dzisiaj, ale chcemy tak szybko dostać te szczepionki jak inne zachodnie kraje Unii Europejskiej. I dostaniemy je w tym samym czasie, ponieważ tak jest skonstruowana umowa, której my również jesteśmy częścią. Na razie jednak nie wiadomo, ile będzie wynosił koszt szczepionki na koronawirusa. Według firmy, która je produkuje, cena ma być niższa niż typowych szczepionek. Szpital w Murckach, dzielnicy Katowic. Na razie prawie pusty, ale już niebawem może wypełnić się pacjentami zakażonymi koronawirusem. W ciągu ostatnich kilku dni większość osób, które nie mają pozytywnego testu, opuściła szpital i rozpoczęły się przygotowania. Dla zakażonych będą tu przygotowane 133 łóżka. Udało nam się utworzyć strefy, porozdzielać poszczególne obszary przeznaczone dla pacjentów zakażonych, przeznaczone dla personelu. Stworzyliśmy śluzy, stworzyliśmy przejścia izolowane między poszczególnymi obszarami. Natomiast to, czego nie mamy i czego na pewno na razie nie uda nam się tutaj uruchomić, to dodatkowa instalacja tlenowa. Ponieważ szpital w zasadzie nie posiada instalacji centralnego tlenu, bazujemy, jeżeli prowadzimy tlenoterapię, to w oparciu o butle. Liczba pacjentów wymagających takiego leczenia może znacznie przekraczać możliwości placówki, dlatego szpital i miasto starają się o zapewnienie dodatkowego wyposażenia oraz specjalisty. My dysponujemy 18 butlami z tlenem, dlatego też wystąpiliśmy do Urzędu Wojewódzkiego, do koordynatorów, aby tych butli przeznaczyć do tej placówki zdecydowanie więcej, aby także wyznaczyć tutaj przynajmniej konsultanta odpowiedzialnego za choroby zakaźne, bo pamiętajmy, że w naszej placówce działa chirurgia, ortopedia, ale nie ma tutaj specjalisty od chorób zakaźnych. Okazuje się, że choć szpital w Murckach już pod koniec ubiegłego tygodnia był przygotowany na przyjęcie pierwszych pacjentów z COVID-19, to brakuje jeszcze decyzji z Warszawy. W wszystkich szpitalach dzisiaj w województwie śląskim tworzone są miejsca covidowe. Niektóre szpitale, takie jak chociażby Murcki, potrzebują polecenia ze strony Ministerstwa Zdrowia. My czekamy na to polecenie również po to, aby ten szpital mógł już pełnoprawnie przyjmować pacjentów chorujących na koronawirusa. No i oczywiście, kiedy tylko jest możliwość, to wojewoda interweniuje i prosi ministra o to, aby te decyzje jak najszybciej wydać. Szpitala w Katowicach nie trzeba budować od nowa, ale najprawdopodobniej dużo lepiej przygotowany zostanie szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Jednak możliwe, że wkrótce każde łóżko będzie miało znaczenie, bo od kilku dni to w województwie śląskim najszybciej rośnie liczba nowych przypadków. Ruszają plany projektu nowego węzła przesiadkowego w Bielsku Białej. Stary dworzec autobusowy swoje lata świetności ma już dawno za sobą. Straszny, no. Już najwyższe czasy, żeby go zmienić. Jak najbardziej, uważam, że tak. Nie te lata już. Teraz tak się nie żyje już, nie? Powinno być coś, co wygląda jak dworzec.
Dużo kontrowersji wywołała wizualizacja, która miała pokazać, jak wyglądać będzie nowy węzeł przesiadkowy. Nie trudno zauważyć, że dach przykrywa gmach zabytkowego budynku. To wywołało wiele kontrowersji nawet w Bielskiej Radzie Miasta. Czy prezydent miasta może zapewnić zaniepokojonych architektów i urbanistów oraz opinię publiczną, że przedstawiona wizualizacja zadaszenia dworca jest jedynie nieudanym eksperymentem grafika komputerowego, a nie zapowiedzią zburzenia ładu urbanistycznego i wizualnego w rejonie zabytkowego dworca PKP? Takie pytanie bielskim urzędnikom zadał w interpelacji przewodniczący Rady Miasta Janusz Okrzesik. Jak się dowiedzieliśmy, wizualizacja nie odpowiada finalnej wersji węzła przesiadkowego. Podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich na przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Bielsku-Białej. Na ten moment trudno w ogóle powiedzieć, jak to będzie wyglądać, dlatego że to była, tak jak sam pan powiedział, tylko pewnego rodzaju wizualizacja, pokazanie, co w tym miejscu mogłoby się znaleźć i jak ewentualnie mogłoby wyglądać. Inwestycja będzie kosztować kilkaset milionów złotych. Miasto zamierza sfinansować je głównie ze środków pozabudżetowych. Tylko gdy to się uda, projekt Centrum Przesiadkowego będzie realizowany. W nocy z piątku na sobotę nieznani sprawcy włamali się i zdewastowali redakcję gazety Głos w czeskim Cieszynie. Głos to gazeta wydawana z myślą o Polakach mieszkających w Republice Czeskiej. W budynku prowadzony jest remont dachu. Chuligani wykorzystali rusztowanie, dzięki któremu dostali się do okna, które rozbili i wtargnęli do środka. Redakcja w tym budynku znajduje się od 2 lat i przechodziła całkowity remont dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, która zajmuje się m.in. pomocą polskim mediom poza granicami kraju. Włamali się do redakcji i dokonali bardzo dużych zniszczeń. Wylali tusz z tonera, z drukarki. Rozprowadzili go po podłodze, po ścianach, po boksach takich dla dziennikarzy. Ponadto chodzili po całej redakcji z gaśnicą proszkową, rozpierali ten proszek. No dzięki czemu ta redakcja jeszcze kilka dni temu wygląda jak po wybuchu. Skradzione zostały 2 aparaty fotograficzne, kluczyki do samochodu, zniszczono 1 z monitorów, uszkodzono komputer, drukarkę i dyktafon. Co dziwi, włamywacze nie ukradli gotówki czy telewizorów plazmowych. Szkód mogło być o wiele więcej, jednak sporo sprzętu dziennikarze mieli w domu, ponieważ redakcja pracuje zdalnie. Policji udało się zebrać bardzo dużo śladów. Sprawcom tego włamania grozi nawet do 8 lat więzienia. Autobusy i tramwaje można śledzić na mapie w internecie. Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomił nowy portal pasażera, za pomocą którego można w czasie rzeczywistym sprawdzić, gdzie obecnie znajduje się autobus albo tramwaj, na który czekamy. Na razie jest to możliwe tylko za pomocą strony internetowej, ale za kilka tygodni ma działać już aplikacja na telefony komórkowe. To jednak nie jedyne możliwości, z jakich będzie można korzystać. Drugą taką poważną funkcjonalnością jest możliwość wyświetlenia sobie tablicy, która wyświetla rzeczywiste czasy przyjazdu i odjazdu poszczególnych pojazdów z przystanków, więc można sobie sprawdzić, za ile minut dany autobus przyjedzie, za ile minut będziemy mogli do niego wsiąść. I taką trzecią dużą funkcjonalnością jest możliwość sprawdzenia informacji w zakresie tego, w jaki sposób funkcjonuje dana linia. Czyli na przykład będziemy mogli sprawdzić, czy na jej trasie nie ma wprowadzonych objazdów. Z nowego portalu pasażera można już korzystać na stronie ZTM-u, ale jest on na razie w fazie testów. ZTM cały czas czeka na ewentualne uwagi pasażerów.